wśród róż. Wakacyjne ścieżki ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus. Zapraszają siostry Terezjanki i Weronika Ostrowska. Z dziejów duszy. Ojcze Święty, proszę Cię o wielką łaskę. Pozwól mi wstąpić do Karmelu w 15 roku życia. Jeżeli powiesz tak, to wszyscy się zgodzą. Sporo słońca dzisiaj. Wydaje mi się, że jakiś samolot nad nami przelatuje. My jesteśmy w ogrodzie u sióstr Terezjanek w Podkowie Leśnej, a ze mną jest siostra Lucyna, przełożona zgromadzenia. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Ten samolot to może do Rzymu. Być może, tego nie wiemy. Na pewno to sprawdzimy. Do Rzymu mogłaby nim się kiedyś wybrać święta Teresa od Dzieciątka Jezus, wtedy jak chciała odwiedzić papieża. Wtedy jeszcze samoloty nie latały. A my dzisiaj będziemy mówić o tym, że o powołanie trzeba walczyć. Trzeba mieć mężne serce, odważne, dzielne. To jak to było z tym powołaniem świętej Teresy? Droga Teresy była dość długa i jej walka też taka bardzo mocna, zacięta. Teresa ma 14 lat, kiedy zaczyna walczyć o powołanie. W zasadzie od 9 roku życia Teresa wie, że chce być karmelitanką. Ale wiadomo, że 9 lat to jeszcze dziecko. 14 lat też jeszcze dziecko. Ale Teresa, mając 14 lat, zaczyna właśnie batalię o realizację swego powołania. Oczywiście jest to zbyt młody wiek, by mogła być przyjęta, więc po kolei ma przeszkody, poczynając od rodziny, potem przełożony Karmelu, biskup, ale Teresa nie rezygnuje. Jedzie do Rzymu do papieża. To taka 14-latka, no to na dzisiejsze realia, jakbyśmy spróbowali przełożyć, to chyba mało która 14-latka wie w ogóle, na jakie studia by chciała pójść. Zastanawia się może dopiero, a co ja zrobię w weekend, co zrobię w przyszłym roku. Na pewno są i takie osoby, które już wiedzą, że na przykład chcą być lekarzem, chcą, nie wiem, być astronautą na przykład, chcą pracować w szeroko pojętej branży komputerowej, ale są też i takie, które nie mają pojęcia, co zrobić z własnym życiem, a święta Teresa jako 14-latka zabiega o to, żeby wstąpić do Karmelu, żeby wybrać tak radykalny styl życia pójścia za Jezusem. Myślę, że to, tak jak Teresa zresztą mówi, że powołanie jej rosło wraz z nią. I kiedy już była pewna, że Pan Bóg ją powołuje, zresztą w ogóle, jeśli się otrzymuje powołanie, to ono jest silne, jeśli się z nim współpracuje, dostrzega się go, to jest taki silny głos Pana Boga, który popycha do tego, żeby walczyć o to powołanie. Ja myślę, że Teresa sama też tak mówi, że ona czuła się przez Jezusa jakby złapana w sidła, że ona ma w sobie takie ogromne pragnienie zawalczenia o powołanie. Nie było to tak łatwo. Ona była najmłodszą, taką trochę też rozpieszczoną dziewczyną, nieprzyzwyczajoną do pracy. Pierwszym takim problemem, który nosiła, taką trudnością, której się bała, to jest właśnie skonfrontowanie się z ojcem, z tatusiem. Ona bała się tej rozmowy, długo modliła się, że tatuś nie pozwoli. Kiedy zapytała tatę, powiedziała, zwierzyła się mu, rzeczywiście tato najpierw troszkę milczał, a potem powiedział, że to jest zbyt poważna decyzja na 15 lat. Ale po chwili powiedział, że nie będzie jakoś przeszkadzał, nie będzie stał na drodze do jej szczęścia. Teresie wydawało się, że skoro otrzymała pozwolenie tatusia, że wszystko pójdzie gładko. Niestety nie. Potem musiała jeszcze otrzymać pozwolenie wuja. Następnie bardzo przeciwnym był przełożony Karmelu. Wydaje się to bardzo takie logiczne, no bo 15 lat, cóż to za wiek, by podjąć życie karmelitanki? Teresa nie ustępuje. W takim razie jedzie do biskupa, prosząc o pozwolenie, tatuś jej towarzyszy. Biskup powiedział, ja muszę porozmawiać z przełożonym Karmelu. I tak jeden do drugiego. Ale kiedy zobaczył, jak Teresa dąży z taką wielką mocą do tego, by zrealizować swoje pragnienie, mówi, to proszę pojechać do Rzymu i prosić Ojca Świętego. Więc Teresa kładzie wszystko na jedną szalę. Jedzie do Rzymu prosić u Ojca Świętego o pozwolenie. A czy ta wizyta świętej Teresy u Ojca Świętego to było tak jak i dzisiaj, że
możemy na przykład kupić bilet na samolot, zarezerwować jakiś nocleg w Rzymie, wybrać się na środową audiencję i gdzieś tam tego Ojca Świętego złapać. Dla niej to chyba nie była taka prosta podróż. Musimy pamiętać o tym, że cofamy się 150 lat do tyłu. To nie jest tak jak dzisiaj, że my po prostu siadamy, jedziemy i w zasadzie spotkać Ojca Świętego to nie jest jakiś taki ogromny wyczyn. Natomiast w ogóle wtedy spotkać się z takim autorytetem jak Ojciec Święty, wcześniej jak biskup, dla takiej dziewczyny 15-letniej, która nie była przyzwyczajona do przebywania w obcym środowisku, to było naprawdę szczyt odwagi. Poza tym Teresa była przekonana, że będzie mówiła do Ojca Świętego. Przed samą wizytą Ojca Świętego, ten, który tam prowadził do Ojca Świętego, powiedział, nie wolno mówić do Ojca Świętego, jest zbyt dużo pielgrzymów, proszę tylko przejść, ukłonić się, nie wolno mówić. Teresa przerażona, bo przecież jedzie z pytaniem, więc patrzy na Celinę, na swoją siostrę, Celina mówi, mów. Więc Teresa mówi do Ojca Świętego, że chce wstąpić do Karmelu w 15 roku życia, prosi o pozwolenie. Obok stoi wikariusz generalny diecezji, którego ona już znała, który był bardzo, bardzo niezadowolony z tego, że Teresa nie posłuchała, ale właśnie mówi do Ojca Świętego. I wtedy wikariusz generalny wyjaśnia Ojcu Świętemu, że to dziecko, 15-letnie, chce wstąpić do Karmelu, ale przełożenie zajmuje się tą sprawą. Więc Ojciec Święty mówi, wstąpisz, jeśli będzie taka wola Boża. I Teresa nie uzyskała w zasadzie pozwolenia od Ojca Świętego. Była taka pełna bólu, pełna płaczu, no ale jakie miała wyjście? Mogła po prostu się tylko zgodzić z tym. Piękne w jej postawie jest to, że zachowuje się jak taka zakochana nastolatka. Jest nastolatką, robi wszystko, żeby móc być ze swoim ukochanym. Na ukochanego wybrała Jezusa, Jezus właściwie ją wybrał, a ona po prostu zachowuje się jak szalona nastolatka, gorąca z miłości. Chyba to jest też tak, że miłość nie liczy się z nieprawdopodobieństwem. Z jednej strony możemy powiedzieć, że ona zachowuje się jak nastolatka, ale zauważmy, że jej postępowanie, jej czyny wymagają wielkiej odwagi. To jest kobieta, nastolatka, ale kobieta, która jest gotowa postawić wszystko, żeby zdobyć to, czego pragnie, żeby odpowiedzieć na wewnętrzny głos Pana Boga. Więc potrzeba tu naprawdę wielkiego męstwa. I to jest taka nastolatka, która jest bardzo dojrzała już. I takiej odwagi i sobie życzymy, i naszym słuchaczom. Bardzo serdecznie dziękuję, siostro, za to spotkanie. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy. Audycja powstaje we współpracy z siostrami Terezjankami www.terezjanki.org.